Do roślin często występujących na mokradłach, na brzegach wód, zarastających jeziora i stawy, należą pałki. To rośliny bardzo rozpoznawalne, posiadające takie kolby kwiatostanowe, później też owocostanowe. Należą do rodziny pałkowatych. Nie są jednak zawsze rozpoznawane jako pałka. Niektórzy mówią, że to po prostu trzcina, co zupełnie jest niezgodne z prawdą. Pałki są dość znane i charakterystyczne dzięki swoim brązowym kolbom, ale nie wszyscy się orientują, że to właśnie są pałki. W dawnej Polsce były nazywane rogorzami, czy też bardziej na wschodzie Polski rogorzami, i wyplatano z nich różne maty, wycieraczki, zwane właśnie też rogorzami. W Polsce występuje kilka gatunków pałek, w tym dwa występują dość często i o nich właśnie tutaj dzisiaj powiem, bo one tutaj rosną. To jest pałka szerokolistna. Proszę bardzo. Widzimy tutaj charakterystyczne kolby, ale co ważne, widzimy też resztki kwiatostanu męskiego. Nad kolbą pałki widać przekwitnięty kwiatostan męski. Zwróćmy uwagę na ważną rzecz. Kwiatostan męski jest nad kwiatostanem żeńskim, nad tą właściwą kolbą bezpośrednio. I co ważne dla odróżnienia pałki szerokolistnej, liść jest dość szeroki, mniej więcej taki jak palec. No to jest taka amatorska oczywiście metoda, bo ktoś może mieć grubsze palce, że mniej więcej taki jak palec jest liść pałki szerokolistnej, albo i grubszy, albo i szerszy. A nad kolbą pałki szerokolistnej bezpośrednio jest kwiatostan złożony z kwiatów męskich. Widzimy to tutaj doskonale. Oczywiście ten kwiat już jest przekwitnięty i dojrzewa tutaj owocostan. A tam dalej mamy dla porównania pałkę wąskolistną. To jest pałka wąskolistna. No i co tutaj widzimy? Liść jest wąski, rzeczywiście wąski, chudszy niż palec. I kolba kwitnie później. Kolba ma również resztki kwiatostanu męskiego, który służy do tego, żeby zapylić kwiaty żeńskie, ale uwaga, jest oddzielona od kwiatostanu męskiego kawałkiem łodygi. U pałki szerokolistnej następuje kwiatostan męski po kwiatostanie żeńskim bezpośrednio. U pałki wąskolistnej jest odstęp. I po tym możemy te dwa gatunki odróżnić. O, i tutaj widać też dokładnie, jest odstęp. I oczywiście sama kolba jest węższa. Bardziej taka szczupła, delikatna. U pałki szerokolistnej, uwaga, teraz szerokolistna. O, mamy szerokolistną. Wygląda to tak. O, i tutaj jeszcze
pozostałość kwiatostanu męskiego u góry. Bez odstępu. Szerokie liście. Pałka szerokolistna i jakiś ślimaczek tam sobie siedzi oczywiście. Pałka szerokolistna. I pałka wąskolistna. O, pałka wąskolistna.